jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Cześć, ja jestem Imperius i witam was w Gothic 2 Noc Kruga nowym. Zagrajmy, zaraz wytłumaczę, co się stało z Dragon Age'em i dlaczego Dragon Age'a już nie będzie przynajmniej przez jakiś czas. I ogólnie pogadamy sobie, więc... Znaczy ja pogadam do was, wy będziecie słuchać. Chyba, że nie chcecie słuchać, to możecie ten filmik wyłączyć. Dobra, jesteśmy w Gothic 2 Noc Kruga, czyli naszym nowym Zagrajmy. Jeden minus Zagrajmy tego będzie taki, że filmiki mi się nie wyświetlają, więc będzie bez filmików. I to chyba wszystko. Raczej żadnych innych problemów z tą grą nie mam. Lecimy. Aha, jak będzie jakiś filmik, to nie wiem, ja go przewinę, no bo tak czarny ekran będzie, nie... O, na przykład nie teraz. Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu świętego. A może posłuchamy? Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Wiecie co, tak bez obrazu tego filmiku jest trochę nudno, ale przynajmniej słychać historię, ale kurde nie widać, co się tak naprawdę dzieje. Więc lecimy dalej. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki? Tak, nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Potrzebuję broni. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Jej. Zatem co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara.
To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest oko i nosa? Czym dokładnie jest oko i nosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Okej. Okay. Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie oka i nosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko i nosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. No i tak niestety będziemy musieli powiedzieć. Będziemy musieli powiedzieć o tym magowi, ale nie ognia na szczęście, więc... Więc jest git. Dobrze, jesteśmy na początku gry. Bierzemy wszystko, co może być nam przydatne. Dużo rzeczy tutaj na razie nie znajdziemy, ale... Zawsze się zastanawiałem, jak to cholerstwo otworzyć, bo tam jest kufer. Kurde, pamiętam, że kiedyś to otworzyłem, ale już zapomniałem jak. Okej. Okay. O, stara kamienna tabliczka, to się na pewno przyda. Trzeba je zbierać, bo potem one nam dają moc, że tak powiem. Okej. Okay. Tutaj jest laga. Może zapiszemy grę, ja mam tutaj już kilka zapisów. Nawet mam tutaj zapis Łowcy Smoków, czyli... można powiedzieć, że koniec gry, łowcy... koniec gry... No jakby na tym zapisie jestem na końcu gry, tylko została walka z głównym bossem. I gram Łowcą Smoków. Tak sobie postanowiłem to zapisać. Dobra, idziemy do góry pozabierać, pokraść zwierzyk Sardasa kilka rzeczy. Dobra, może opowiem kilka... Znaczy, może powiem kilka słów jeszcze na temat gry. Gra została stworzona przez... Beliarze! Daj mi moc. Przez firmę Pilania Bytes, to jest chyba firma niemiecka z tego co wiem. Kurde, nie jestem pewien, nie chciałbym tlapalnąć jakiej głupoty. Wydaje mi się, że to jest firma niemiecka. Wiecie, sam pomodlimy się przy tym posążku, ponieważ on nam może dać pełno kasy, jak tylko damy mu coś, więc... Beliarze! Modlitwa! Chcę się pomodlić i złożyć 3 punkty trafień, co? Cholera. Spróbujemy, ale pewnie nas zabije. Dobra. Wczytamy. Nie, bo jak się mu da, z tego co pamiętam, jak się mu da manę, to on nam daje kasę. I to dosyć sporo, szczególnie na początek gry. Więc, ale nie wiem dlaczego nie mogliśmy dać many. Co, ja nie mam many? Muszę mieć manę. Chyba, że na tym poziomie 0. Dobra, założymy lagę. Jeszcze raz próbujemy. Nie ma tutaj nic. Dobra. Dobra, Beliarze, spadaj. Jeszcze kiedyś do ciebie wrócę. Kluczyk. Więc tak, gra została stworzona przez
chyba niemiecką firmę Pirania Bice. Znaczy na pewno Pirania Bice, ale nie jestem pewien z jakiego kraju jest ta firma. Dobra, poczytamy tutaj książeczki, bo za to jest exp. No i w sumie ja tą grę znam już mniej więcej na pamięć. Przeszedłem ją wiele razy, nie zawsze uczciwie, że tak powiem. Znaczy raz ją przeszedłem właściwie bez używania żadnego kodu. Jak grałem w tą grę na kodach, bo... Z tego co pamiętam, moja przygoda z grą się zaczęła tak, że kolega ją przyniósł do mnie, do domu. Ja tam jeszcze miałem jakiegoś tam starego laptopa i tak dalej. No nieważne, przyniósł mi tą grę i tam dobra, włączyliśmy ją i on od razu włączył kody, bo mówił, że ta gra jest super trudna. I tam zaczął mi pokazywać, jak się w tą grę gra i tak dalej, jak się lata. Oczywiście na kodach. No i już się tak jakby nauczyłem grać na kodach jakby i nie chciałem grać bez kodów. Bo on mnie tak jakby, nie wiem, on mi pokazał, że... Nie wiem jak to powiedzieć, no ale po prostu nauczyłem się w tą grę grać na kodach. Pierwszy raz grałem na kodach, bo kolega przyniósł tą grę i włączył kody i zaczęliśmy grać tak sobie. No i już tak to się kontynuowało. Pochodnia, bierzemy oczywiście wszystko co tutaj znajdziemy. Trochę ciemno, kurde, w tej wieży Stardasa. W niektórych miejscach. Woda. Pochodnia, właśnie pochodnie się przydadzą. Jak jest gdzieś ciemno, to zawsze się przyda pochodnia. A, dobra. Tutaj jest jeszcze kuferek. Na szczęście otwarty. Kula ognia. Leczenie, pochodnia. Sztuki złota. Takie rzeczy się przydają. Szczególnie zwoje na początku, gdy się przydają. Bo one strasznie dużo biją. O, pas. Co ten pas daje? Premia do siły, o kurde. Takie coś na początku gry. Oczywiście jakieś rośliny, takie rzeczy trzeba zbierać, bo... ja będę chciał zostać... Smoczy korzeń? Kurde, co to jest? Co to jest? Co to daje? Premia do siły plus jeden, ja to mogę zjeść? Ale może to zostawimy, wiecie, bo z tego może będzie się dało zrobić jakąś miksturę siły albo coś takiego, co nam da więcej siły, więc najlepiej to zostawić. W sumie ja się w tej grze nigdy nie bawiłem w takiego alchemika i tak dalej, dlatego właśnie planuję się nauczyć alchemii i bardziej w tym let's playu właśnie pójść pod jakąś alchemię i tworzenie mikstur i tak dalej. Poszukamy jeszcze tutaj trochę rzeczy. Ja w tej grze jestem strasznie taki... Można powiedzieć, że ja bardzo często w tej grze zapisuję grę. Na każdym kroku, jak pokonam mniej więcej potwora, to ja save game i tak cały czas. No dobra, wyszliśmy przed wieżę Xardasa. Od razu się muzyczka zmieniła, tak jest w tej grze, to mi się podoba. Za każdym razem, jak jesteśmy w innym otoczeniu, to jest inna muzyczka. I mamy, nie wiem czy to można nazwać pierwszym wrogiem. Właściwie kurde, muszę tutaj pozbierać te wszystkie rośliny, bo one się naprawdę mogą przydać. Jest tutaj coś? Halo? A Dragon Age, kurde, ja miałem powiedzieć o Dragon Age'u, nie? Cholera. Czy mówiłem? Chyba nie mówiłem. No to tak, o Dragon Age. Przerwałem tego let's playa z powodu tych problemów właśnie z Frapsem. Niby ten odcinek 1 i 2 wyszły bez problemu, ale nagrałem trzeci i mówię wam, nie dało się ruszyć z miejsca. Mam go tam nagrany, raczej go już nie wrzucę. Ale po prostu Fraps totalnie jest bezużyteczny do nagrywania na moim komputerze, bo mam za słabego tego ten komputer. Ale to nie jest jakby główny powód. Znaczy tak, mogłem znaleźć inny program niż Fraps i Bandicam. No i tam testowałem wiele tych programów, ale większość z nich jest taka, jakby można nagrywać tylko albo dźwięk z gry, albo dźwięk z mikrofonu. Chodzi mi o te stare programy jak Hypercam czy tam PlayClub. Chyba PlayClub też tak, PlayClub też tak miał. Że można nagrywać albo dźwięk z mikrofonu sam, albo dźwięk z gry, a ja nagrywam właśnie te dwie rzeczy w jedną ścieżką dźwiękową. Ponieważ jak kiedyś nagrywałem właśnie osobnymi i było strasznie opóźnienie głosu właśnie mojego albo dźwięku z gry, dlatego już tak postanowiłem nie robić. A z takiej racji, że mam dosyć niezły mikrofon, to właśnie
nie mam taki duży szum. Znaczy mam szumy tylko z komputera, ale jakby sam mikrofon nie wywołuje żadnych szumów. Co to kurde w prawym... O, to leci. Więc postanowiłem przerwać Dragon Age'a właśnie z powodu tych lagów i tak dalej. Ja zbieram na nową kartę graficzną i na nowy procesor, więc jak będę miał kasę i kupię te rzeczy, to może już będę miał mniejsze lagi na frapsie z lepszą kartą graficzną i procesorem, to wtedy wrócimy do Dragon Age'a, obiecuję to. Dobra, tutaj z tego co pamiętam będzie goblin. No i giniesz. O kurde, Nahida! Ale szczęście. Właśnie to mnie dziwi, bo one zawsze wyrzucają lagę, czyli tą broń, ale w środku mają jeszcze jedną lagę. Czyli jakby mają dwie lagi przy sobie. Dobra, wiecie co, ja nie ślyszałem tej gry ani nic, więc jakby była za głośno, to mówcie. Jakby coś było za głośno. Tutaj jeszcze pozbieramy oczywiście różnego rodzaju przedmioty. Wszystko co się da. Tutaj z tego sobie... O, jest. Jakieś zwoje, miksturki, nawet łuk i strzały. Więc wszystko oczywiście pozbieramy z tego szkieletu. To pewnie kiedyś był człowiek. Dobra, czy coś jeszcze miałem powiedzieć o Dragon Age? Bo ja pamiętam, że miałem się rozgadać, ale kurde, już trochę zapomniałem o czym. Aha, i jeszcze miałem takie programy z tymi... z tymi programami starymi jak Hypercam i Playclub, takie, że jakby one, kurde, miałem je włączone, miałem wszystko ustawione, ale one nie chciały nagrywać, nie wiem czemu. Dobra, wszystkie zapisy mojego łowcy smoków już poszły w dupę. To tak o. Tutaj mamy gobliny. Nie, chyba jednego goblina. Gin. Jezu, ale ja szybko biję. Kurde, bo ja taki przyzwyczajony do tego łowcy smoków, co miałem wszystko na mistrzu i tak dalej. Ja tak szybko waliłem z miecza, a teraz tak wolno, masakra. Jestem przyzwyczajony do szybkiego bicia. A nie do takiego wolnego. Okej, zbieramy ciemne grzyby. Co jest? Postać, ruszaj się. Bezzi nam się zalagował. Ciemny grzyb zjemy. Jednego zapiszemy, bo tutaj z tego co pamiętam będzie troszeczkę więcej goblinów. Chyba trzy. Czy coś takiego. Halo. Ta, trzy gobliny. Kurde, nienawidzę walczyć z goblinami, bo one tak chamsko biegają. Dobra, na razie zludowaliśmy sobie jednego. Jednego mniej. Tamte nie pobiegły za nim. Zostawiły biednego. Na walkę ze mną. No dobra, come on. Teraz już we dwóch chyba dam sobie radę, jak się na mnie rzucicie. Teraz ty. Aha. Kurde, dobry jest. Na dwa hity biorę gobliny. Czasami nawet na hita, jak wejdzie krytyk oczywiście. Okej, bierzemy wszystko, bo wszystko się przyda, jak się to posprzedaje oczywiście. Kufer. O, 35 zł. Już czuję moc. Już czuję, że jestem bogaty. Dobra, miksturki, many i tak dalej. Ile mamy many? Mamy 10 many. Musimy mieć więcej niż 10, żeby chyba dać Belianowi, żeby nam dał kasę. Ale z tego co pamiętam, tam się daje tylko jeden punkt many dla Beliara. A dostajemy aż 500 sztuk złota, więc to się opłaca. I to nawet bardzo, szczególnie na początku gry. Już to mówię, ale powtarzam się. Okej. Zbieramy. Tutaj z tego co pamiętam będą dwie małe polne bestie, one są kurde takie straszne. Nie, ale serio, polne bestie są silne, to są małe polne bestie. Nie zdziwcie się jak teraz ginę, bo ja kurde jestem słaby w walce. A to jest tylko jedna tutaj, tak? Nieważne.
Jestem bardzo słaby w walce z potworami. Jezusie, widzicie? Nie, jak idę? Wiem! Fuck. Dobra, nieważne, cheatujemy. Nie, ja jestem bardzo słaby w walce z potworami w tej grze, w sensie, że jakieś uniki i tak dalej, ja bardziej wolę walczyć z ludźmi, jak mam się blokować, bo to mi bardziej wychodzi niż jakieś takie unikanie, więc ciężko tutaj będzie, więc ciężko mi rozwalać potwory w tym, w Gothicu 2, ogólnie w Gothicu 1 też, w Gothicu 3 już było łatwiej. Dobra, zbieramy wszystkie rośliny lecznicze i tak dalej. W sumie tak dziwnie trochę zacząłem, znaczy jakby zacząłem od drugiej części tej gry. Ja jestem pewien, że wy wszyscy znacie fabułę Gothica, bo to jest jakby wszyscy raczej w tą grę grali, bo ona jest fajna w ogóle i zawsze była fajna i tak dalej. Więc jestem pewien, że wszyscy tą fabułę znają, no ale tak czy siak powinienem zacząć od Gothica 1, ja, ale niestety go nie mam, więc nie mogę od niego zacząć. To jest ten problem. O kurde, zwoje. Nie, zdziwiłem się, bo tutaj nigdy tego nie znalazłem. Jeszcze raz teraz to znalazłem. Dobra, pytacie się, gdzie idziemy. W sumie powinienem powiedzieć. Znaczy taki standard, jak się tutaj się zawsze idzie na początku gry, bo tutaj jest twój stary przyjaciel Lester. I on nam powie kilka ciekawych rzeczy. I wyślemy go do Xardasa, żeby opowiedział to Xardasowi. Okej, tutaj, tam jest już ognisko Lestera, ale tutaj jeszcze jest chyba jakiś wilk albo coś. Więc lepiej być gotowy, chociaż, dobra. Nieważne. Lester, jesteś tu? Wstawaj! To naprawdę ty? Tak, to ja. Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Lester? Skąd się tu wziąłeś? Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Aha. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Tak. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. No bo są. W ogóle to jest kotlinka Lestera. Bardzo fajne miejsce. Co się stało? Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. What? Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. O kurde. Widziałeś coś jeszcze? Nie. Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Aha. Zmierzam do Corinis. Co wiesz o tym mieście? Corinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Haha, czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jakieś rady? Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Czaję, czaję. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Okej, dzięki za radę. Chyba mamy tyle. Jak długo się tutaj ukrywasz? Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża.
mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Spoko. Tylko nie jestem pewien, czy to teraz było tak, że ja od razu teraz mogę pójść do Xardasa i on tam będzie. No ale mniejsza z tym. To tak o, to na tyle w tym krótkim pierwszym odcinku. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Let's Play będzie fajny, bo chcę robić w nim rzeczy, które nie robiłem do tej pory w tej grze, czyli jakby, bo wiecie, na przykład w misjach są, w niektórych oczywiście, są jakby do wyboru masz różne rzeczy, czy pomagasz temu, czy temu, czy robisz to, czy to, no i właśnie chcę robić to, co do tej pory nie robiłem, więc to na tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka, odcinek pierwszy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Wyłącz się, głupi bandikam.